To zaczynamy od tego, bo ty jeszcze nie widziałeś tego, co się wydarzyło tam dokładnie. Tutaj wyskakuje Alan. Jak to oceniasz? Bo tu się jeszcze rzucił na ciebie hejter w ogóle. Nikt nie zrozumie po prostu, jak to jest być, jak cię tną po prostu, jak ci kurwa ostrze wbija się prosto w kości, a później przychodzi taka kurwa przed kamery i mówi, że to ja byłem napastnikiem i że robi ze mnie jakiegoś nożownika. Ten ból, który kurwa dusiłem w sobie, jak nie wszyscy jechali, jak zostałem kurwa pocięty, a ten chuj kurwa jebany mnie pomawiał publicznie. Dobra, to zaczynamy od tego, bo ty jeszcze nie widziałeś tego, co się wydarzyło tam dokładnie. Tutaj wyskakuje Alan. Jak to oceniasz? Bo tu się jeszcze rzucił na ciebie hejter w ogóle. Hejter się na mnie rzucił gdzie? Zaś, o tu poszedł za tobą. A poga kwista, bo widzę... No, jeszcze raz od początku. Wyskakuje Alan, zostaw ciebie i patrz, co robi hejter. No. Tutaj... No to włożył, wszedł między was. No. Dobra. Jak dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No. Okej, Amadeusz, zaczynam od tego, jak ty oceniasz w ogóle całą tę sytuację, całą tę zadymę nuggetsową, afera nuggetsowa, tak to zostało okrzyknięte na Twitterze. Ja uderzył mnie jakoś lekko, że tylko obtarł. To teraz zobaczymy. Jak to oceniam? No co, rzuciłem go nuggetsem, to mi je oddał. Niech się cieszy, kurwa, że była ochrona, bo... Ja się czego boję, że uszkodziłbym sobie rękę. Kurwa, nie chcę mieć kontuzji, bo mogę zarabiać właśnie na takich kiepach pieniądze w oktagonie. Wiesz, o co chodzi? Tego rozjadę, tamtego rozjadę, kurwa, zajebiście. Więc ja się boję tylko kontuzji. Więc wolę w rękawicach, w oktagonie, przed publicznością i tak dalej. No ale całe szczęście, że byli ochroniarze, bo bym go zdmuchnął, kurwa, z powierzchni ziemi już tyle. Jego balonik by prysł, bo tam niektórzy go nie wykończyli, bo a tu miał duże rękawice, kurwa, a tu mu głowa nie zagrała i się poddał, wiesz. A ja wam gwarantuję, że władca piekieł jest kurwa w całkiem dobrej formie, nie w rewelacyjnej, bo miałem kontuzję, ale ja to kurwa dopalę. Ten ból, który kurwa dusiłem w sobie, jak nie wszyscy jechali, jak zostałem kurwa pocięty, a ten chuj kurwa jebany mnie pomawiał publicznie, kurwa pielęgnowałem go z dnia na dzień, w momencie jak on wystrzeli z... Stary, to będzie totalna destrukcja, tego gościa szczerze nienawidzę w głębi serca, jak tylko wiem, że po prostu się zamknie klatka, to przysięgam ci, że spuszczam kurwa wszystkie demony ze smyczy i urywam mu głowę. Skąd jest w ogóle ta cała nienawiść do Alana, bo ty się odpalasz za każdym razem, ty już się tak nawet nie odpalasz na Adriana. Pozostałem kurwa... Nikt nie zrozumie po prostu, jak to jest być... jak cię tną po prostu, jak ci kurwa... ostrze wbija się prosto w kości, a później przychodzi taka kurwa przed kamery i mówi, że to ja byłem napastnikiem i że robi ze mnie jakiegoś nożownika, że na kogoś napadłem z nożem, robi ze mnie patusa. Może używam tutaj teraz brzydkiego słownictwa, szczególnie w stosunku do niego, ale po prostu ten goguś generuje u mnie takie emocje. To pomaga przed tym pojedynkiem z hejterem, bo mam takie wrażenie, że cała twoja uwaga jest teraz skupiona nie na hejterze, czyli na tej osobie, na której powinieneś się skupiać, tylko na Alanie. On jest tylko przejażdżką w pierwszej rundzie, rozumiesz? Ja wchodzę, wykonuję egzekucję, idę po prawdziwe wyzwania i zabawę, kurwa, zabawa się dopiero zaczyna, wiesz, Łaszczyk, pas i może być ten Alan albo obojętnie kogo mi rzucą, kurwa, po drodze. Mam to w dupie, 7-7 niech sobie wybierają. Alan Kwieciński wzbudza w tobie takie duże emocje, to kiedy my moglibyśmy się spodziewać tego pojedynku, bo no kurczę, jest długa ta kolejka, jest i Kamil Łaszczyk, ty mówisz, że chcesz się skupić na pasie, czy on jest w ogóle dla ciebie tak dużym wyzwaniem, żeby gdzieś tam mocno cię interesować? Nie żadnym wyzwaniem, ale nie dla psa kiełbasa, za to co zrobił nie da mu zarobić ani złotówki, a w oktagonie wyrwę mu serce i zjem kurwa przy wszystkich, nie zostawię na nim suchej nitki, ani na konferencjach, ani po walce po prostu, zmiażdżę go kurwa, nie mogę się doczekać. Wy rozmawialiście już... ciebie. Wy rozmawialiście już o tej kwestii, tutaj widzimy. To jak zareagujesz na to, co teraz pokazywał do ciebie Alan? Co mam powiedzieć, mam przyjść, podejść mu, przypierdolić, on ma swoją walkę, ja mam swoją walkę, któregoś dnia nas zamknął w klatce, no chyba, że się napotoczy gdzieś po drodze, to powiem szczerze, nie będę go bił, chyba, że do mnie powie złe słowo, no to trudno, kurwa, najwyżej sobie wyjaśnię z nim to raz na zawsze. Dobra, wróćmy do tego pojedynku, który przed tobą w sobotę, bo widzę, że emocje targają, ale na początku hejter. Jest tutaj spokojnie, nie ma żadnej złej krwi, aczkolwiek tutaj przed chwilą na wywiadzie wymieniliście parę cierpkich słów. Wiesz, ja powiem ci, że hejter jest sympatyczny, ja do niego nic nie mam, niech on idzie swoją drogą, biedaczek został wrzucony na głęboką wodę, bo dali mu mnie. No trudno, wiesz, to nie jest, że ja teraz będę z siebie robił boga wojny, ja po prostu wam to wszystkim kurwa udowodnię, 2023 rok, pas wisi na moich biodrach, przejeżdżam się po wszystkim, jestem w treningu, zamierzam trenować, kurwa. Pewnego dnia szansa zdrowia i walki została mi odebrana i gdy odzyskałem tą możliwość, nie mówię, że będę prowadził 100% sportowy tryb życia, bo nie na tym to polega, bo jestem celebrytą i zamierzam kurwa życie, korzystać z życia, ale wystarczy, że będę w treningu powiedzmy 4 razy w tygodniu, to takich kurwa petach jak ten Alan nieudacznik, co przegrywa z aktorami, co poćwiczyli rok, to się przejadę kurwa jak po kobietach. Bóg wojny to nie jest fajniejsza krzywka niż władca piekieł? Wiesz, nie wiem, no ja ogólnie Asmodeusz, nie? To jest jeden z 7 książąt piekieł. Asmodeusz jak był władcą piekieł, także może to nie przypadek. Może to nie przypadek. Wróćmy jeszcze do tego, co działo się tutaj dzisiaj na konferencji, bo chcę spytać o to, co się dzieje między Adrianem Polakiem a Patrykosem. Ty już podczas naszej ostatniej... Powiem, co się dzieje. Nic mnie to kurwa nie obchodzi, co się między nimi dzieje. Całują się po tych dupach. Obstawiam, że jak Patrykos podpisywał kontrakt, to obiecał, że będzie dymił. Siedzi kurwa i stypi. Miałem ich ochotę wszystkich pocisnąć, a najchętniej to mi wpierdolił wszystkim tam kurwa siedzącym. Oprócz Bandury. Patrykosa lubię, więc jego nie, ale kurwa nuda. Ziewałem tam i z każdą sekundą robiło mi się coraz gorzej, jak słuchałem ich kurwa pustego pierdolenia. No właśnie, nie masz wrażenia, że to jest troszkę coś takiego, nawet oni tam krzyczeli do siebie, żeby publiczność coś krzyczała i nikt w ogóle nawet nie reagował na to. No bo kurwa myśleli to co ja, wypierdalać, a nie trzymać ten mikrofon jak najdłużej i przynudzacie. Było ci niefajnie, kiedy przyjechałeś na ten face to face, który miał być między hejterem a Adrianem Polakiem i w sumie między nawet Patrykosem a Polakiem. Między Patrykosem a Polakiem, a nie było ani, no nie było za dużo pytań do ciebie tak naprawdę. Przyjechałeś, spędziłeś tam trochę czasu i niewiele z tego wynikało. To jest błąd, bo oni nie doceniają potęgi władcy piekieł, to ja u konkurencji biję rekordy, oni kurwa pytają cały czas Patrykosa. Ja rozumiem, że to był jego cage, ale jakby wypośrodkować, chociaż 30% poświęcić na mnie, to uważam, że urozmaiciłbym bardzo tą konwersację, tym bardziej, że walczyłem z jego oponentem 3 razy, ale ich wybór i tyle. Na sam koniec, jak wygląda sprawa z Kamilem Łaszczykiem, bo wiemy, że do tego pojedynku miało dojść, podobno było bardzo blisko podpisania kontraktu. No ponoć tam ma jakiś kontrakt, w sumie nie dopytywałem, no coś tam wspomnieli, więc może jednak znalazł jaja między nogami, a jak nie, no to trudno. Po prostu odpulę jego temat i tyle, no i szansa życia ci przepadła, chłopcze. Ostatnie słowa do Alana. Podpisuj kontrakt, mała. Dzięki wielkie, Amadeusz. Dzięki.